dzisiejszym 9. już odcinku na moim kanale z Minecraft Java. Więc wchodzę na mój świat i co jest tutaj, Oskar? Co jest? Pewnie się pytacie. No, dużo pograłem, bo jak zanim wypuściłem 8 odcinek, to zrobiłem sobie taką przerwę na YouTube, że nie nagrywałem żadnych odcinków i zrobiłem sobie tutaj taki ładny to basenik, tutaj nic. Tutaj taki oto ładny basenik, a tutaj, uwaga, zmiana ogromna dla moich fanów, już widać. Nie ma domku. Stworzyłem sobie oto takie coś. Zaraz wszystko to wyjaśnię. Więc tak, co się takiego tutaj podziało? No, zrobiłem sobie taki oto domek, znaczy domek, no że takie tutaj mam wejście, żeby było u góry, tak trochę dziwnie. Jeszcze nie jest, co będę robił, ale jest. Czekajcie, mam kratek, a 60 cały spotko, 16. No, a jeszcze tutaj mam takie oto ładne te kwiatki, więc nic takiego. Znaczy no, rozbudowałem tutaj sobie dom, zmieniłem. Pola też nie ma? Jest, tutaj. Pyk, jaki duży teren sobie tutaj zrobiłem. Łatałem, brałem tam widzesz, tam z innych miejsc tam brałem. A tutaj widziałem takie coś na YouTube i to podobno mniej ma lagować, więc faktycznie jest mniej, bo tak to bym miał chyba z 20 albo 10 klatek, więc jest lepiej, bo tu mam dużo krótkich. Widzicie. Tutaj sobie zrobię taką owieżę, żeby nie było tak pusto i wykopałem bardziej dirt, ale to już bardzo ładnie wygląda. Ogólnie jest po prostu więcej, jest ładnie w mojej bazie. Więc myślę, że wam się podoba. Też tutaj tak myślę, że też wam się podoba taka autofaremka. Wszystko jest dużo ładnie zrobione, jest dzień 72. No aż mam trochę tutaj osiągnięć. Piekle, tutaj mam trochę zrobionych. Tutaj tego z rolnictwa jeszcze nie mam, ale przygody też jakoś ogrom to nie mam. Mam z Minecraftem całkiem dużo. Ale no dobra. Co jeszcze takiego ogólnie sobie planuję tutaj zrobić? Szczerze, na razie to nie, mi się teraz mega tutaj podoba. Mieszkam sobie teraz tutaj pod ziemią, ten taką klapę. To jest szybkie wyjście. Ja potrzebował szybko sobie wyjść. A to jest to takie większe wyjście. A tutaj te skrzynki, to sobie chcę sobie tam zrobić. Tak sobie ładne tutaj łóżko sobie tutaj wybuduję. I no, te wszystkie craftingi to sobie tam porobię, w tamtym pokoju. Raczej. Nie, na razie jest tak, na razie tak mi się podoba, jest już taka ładna ta moja baza. Na 9 odcinkach już naprawdę koks wygląda i to jest taka modernistyczna, taką jak chciałem mieć. Czy coś się zmieniło w jaskini? Powiem tak, nie. Byłem dosyć mocno zajęty tego tym robieniem. To mi dosyć dużo czasu zajęło, więc dobra. Czy mi się to opłaciło? No, teraz będę musiał to sprawdzić. No to płynę. Dzisiejszy odcinek taki dosyć już króciutki, znaczy nie jest jakiegoś ogromnego, robię jakiegoś długiego, jak na przykład 20, znaczy jak 8. Ja odcinek chcę zrobić taki naprawdę króciutki, bo szczerze to nie ma sensu jakiegoś ogromnego robić, jakby ja tylko chcę tą bazę moją pokazać, więc płynę dalej. Uhu, ale ładne. Wow, jaka ładna grafa. Jak to ładnie wygląda, widzicie? Tej tle jest to, co tam robiłem na odcinku. Ale ładnie. Ojej. Ja, naprawdę to już ładnie moja baza wygląda. I dzisiaj to jest taki mój house tour. Ja wam pokazuję, co porobiłem przez ostatnie odcinki, bo no mocny prenagrogę zrobiłem pomiędzy, jak już miałem 8 odcinek nagrany, więc mocny progres. Mam netherrack, no to wezmę sobie netherrack. Okej, podbuduję się na kilka kratek.
Zobaczcie, jakie fajne. Mogę zoomować, nie? Okej. Okay. A czekajcie, mogę. Okej. Okay. Zobaczcie, to jest takie oto duże tutaj tak ładnie zrobione. I tutaj taka trzcina, tutaj to. Podoba mi się to moja baza. Może nie jest jakaś hiper taka baza. O, to jest moja jaskinia. Taka w górze. Może nie jest jakiś szczytów najładniejszy, spoko. Jest okej, okay. Takie 5 na 10 jest okej. Okay. Jest ok. Nie jest jakiegoś hiper, jest jakiegoś złego. Chciałbym ją zrobić jeszcze troszkę ładniejszą, ale nie jest jakiś hiper wymyśleć w tym sezonie. Też jakoś ten sezon bardziej się tak do czerwca raczej będzie trwał, no bo... Czy może, no jest tylko do czerwca, no bo... Szczerze to za większych, znaczy za duży plan, to ja nie mam, myślę pewnie z 10 czerwca skończę i zacznę drugi, bo szczerze chciałem tej sezonie taką spoko bazę wybudować, mogę i tu się uczę, więc ta baza jest no taka ok, jak ten domek, ale może go ładniejsze zrobię. A przekojcie, pokazywałem wam czegoś, bo ten dom ma na dachu dirta i czekajcie, wam pokażę. Podbuduję się tylko teraz trochę i wam pokażę, jak wygląda deal. O, u góry. No to jest nie deal, tylko ten. Dobra, jest bliższa, to nie. Czyli on też nie jest dużo. A dobra, blok kwarcu. A, kurczę. Sekundka. Jeszcze tylko wezmę. O, tam jest u góry, już wam pokazuję. A, nie mogę, dobra. Trudno, pokażę wam to z inaczej. Z innej perspektywy. Czyli jak? Także wykopię sobie tutaj to i się zabiję po prostu pod wodą. Możemy mi trochę bloków marnować. A przy okazji się sobie nieźle wykoksiłem seta, ale to też już inna kwestia. Niech będzie tak jak był. A, no dobra, a niech będzie taki kobol. Mam ochronę, tutaj mam takie. No, spoko. Jest też łuk, jak widać. Dobra, muszę się zabić, żeby wam pokazać to, bo chcę wam pokazać i zakończę odcinek. Wow! Zobaczcie, warto oglądać mi odcinki do takich fajnych doznań. Wow, zobaczcie, 90 klatek. Wow. 108 klatek, zobaczcie, jak płynie, jak to ładnie wygląda. Warto oglądać. Wow, jakie piękne. A, fajne są takie doznania. Ile mam teraz? 80? Nie, no bez jaj. No to super, muszę wracać. Mój sposób nie działa, bo moja zbroja jest za dobra. Nie no, bez jaj, czy mam klątkę, że nie mogę zginąć? Ja nie mogę, zdechnąć nie mogę w Minecraft. No dobra, trudno. Nie udaje mi się, no. Która jest za dobra. Protection 3 jest po prostu za dobre już. W sumie na plus, bo niedługo chcę walczyć z Witherem, znaczy no niedługo chyba w przyszłym odcinku, bo to już w tym miałem, ale szczerze to nie chciałam się szykować to wszystkiego. Wiesz, Nidera bym się musiał teraz przygotować, na Nether Roofie z nim chciałem walczyć, czyli także ja zaraz to włączę na chwilę normal i tyle. Czy tam easy i z nim po prostu sobie zawalczę.
Tak, o pierwszy raz, jako taki boss poboczny. Przed smokiem jeszcze. Chciałem rozwalić jakiegoś bossa, więc na pewno sobie zawalczę z liderem, ze smokiem też. Sobie zawalczę z przyszłych odcinków. Chciałem, żeby ten sezon mieć tak z 20-25 max odcinków. Nie jakiś ogrom. Ten sezon ma być w sumie taki bardziej na początek, no bo też w sumie no to... Jak sobie zrobię bazę, nie ma sensu przeciągać na siłę, po prostu zrobię nową. Więc fajnie będzie, następnie będę większe jakieś projekty robił. Okej. Tak jak wam obiecałem, pokażę wam. Może mam jeszcze jakieś... nie mam. A, tutaj, tak mam. O co mi chodzi z tym dirtem? To! Trzy kreseczki. Dziękuję. Do widzenia. To było wszystko. Więc... to jest to moja cała baza. Oczywiście tutaj sobie dorobiłem. To jest taki kwadracik kolejny, ale... dobrze wyjąć dużo miejsca, bo tak... bo chcę. I mogę. Tutaj taką ładną sobie ścieżkę też zrobiłem. Szczerze, to jest wszystko. Na razie tej ściny w ogóle nie zbieram. Więc tak! Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę wszystkim miłego dnia. Pa!